zjawisko. Za 5 zyla taki zestawik. Ciała łączą się wewnątrz. Kupiłem dla czarnego ognia, mam nadzieję, że będzie. Napędzane siłą. Tak, walka zasłania trzecią opcję. Zgaduję, że nie będzie im instrukcji. W tym samym czasie, ale w rejonach oddalonych od gwiazdy, na obrodzonych końcach dysku. Większość z nich została wyrzucona z układu, ale niektóre pozostały uwięzione przez grawitację na orbicie gwiazdy. Mogły się zderzać z nowo powstałymi planetami. Gdzie jest to wszystko? Model instrukcja. Jest do A, jest do B i jest do C. Krótko po powstaniu. Ziemia dostała deszczu meteorytu. Tyle jest klocków jak za piątkę, to nieźle. Mówi się, są że dwa te czarne łonie. Komety przez miliardy lat zostały w stanie niezmienionym. A zatem, że latarkę jest do obecny już w obłoku molekularnym. Jest pierwszy modelik. Tak się prezentuje. W tym urządzeniu próbka będzie napromieniowana ultrafioletem. Telewizji coś o kosmosie leci. To odtworzy pierwotną sytuację Ziemi. Bez warstwy ozonowej. Ultrafiolet uderzał jej powierzchnię. To już dwa elementy zostały. Poddając drugi modelik na pudełku znajduje się tutaj. Opady deszczu. Czyli trochę dziwnie, bo to jest pierwszy, potem to jest drugi, a szałki są w inną stronę. Tak się prezentuje. To wskazówka. Z tyłu ma napęd. Dość fajnie wygląda. Być może właśnie ta uniwersalna harmonia stwarza życie. No i jest trzeci, ostatni model. Tak się prezentuje, został ognik. Najdziwniejsze z nich wszystkich, ale w skali kosmicznej nawet niezły.